Ładnie uderzył, widziałem. No, ale to są. Może boleń duży, bo nie bije ogonem. Nie, sumek, nie? A zobacz, zobacz tam. Sumek mały. I 7 dych. No nawet nie wiem, czy on ma 7. To jest cęgi? Coś się dzieje, wiesz. No i wypuszczamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast ja wiem, co się będzie działo, bo już widziałem któregoś dnia, co się działo. Także tak to wygląda. Bo zamierzam zrobić powtórkę z tamtego roku, a grubo mam do wyrównania rachunki z dwoma wąsami. Jeden to dosłownie wyprostował takie kotwice w oblerze, że w ogóle jestem w ciężkim szoku. Siłowałem się z nim z pół godziny, obciągnąłem go, jak strzelił dwa razy ogonem i rozbił dwie kotwice. Tragedia, bo kurwiony byłem taki, że lepiej nie pytajcie. Natomiast pójdę tam i wyrównam może w tym roku z nim rachunek, bo było naprawdę pięknie, aż mi się podobało. No i zamierzam powędkować w tym roku też te wąsy troszeczkę powyciągać. Także jak już ryba nie będzie brała i będzie normalnie na rzeże ta ryba, to wtedy spróbujemy. Już się nastawię tylko na niego. No, wezmę drugą wędkę, jeszcze może się jakiś polek trafi. Chociaż wolałbym, wiecie co, złapać naprawdę takiego zmetrowego szczupaka. Jakąś rybę taką, albo polenia jakiegoś metrowego. Bo wiem, że takie są, bo widziałem taką rybę. Zdjęcie, tak jak już wam kiedyś powtarzałem, że widziałem zdjęcie takiej ryby. Tamta miała 103 cm i był to boleń. Ale ja bym chciał albo takiego bolenia, albo metrówkę szczupaka, albo metrówkę sandacza. Ale jak wiecie, sandacza jest mało, szczupaka też. Najszybciej by się metrówka boleń trafił. No bo kto by chciał metrówkę suma? No, suma jest dużo na Wiśle. Przecież ja zamierzam w tym roku wyciągnąć jakiegoś naprawdę kolosa. Tylko będę musiał jeszcze chyba mocniejszy sprzęt sobie sprawić. Chociaż nie wiem, na taki też dam radę. Kotwice tylko wytrzymalsze. No i żeby z nim powojować, to taki kij ze 300 gram, ale kurwa ciężko nosić taką kolumbrynę. No i stelkę taką z 8000.
wtedy to ma sens. Z takim powalczyć, bo tak to się umęczycie strasznie. Tu ryba taka 1,5 metra potrafi dobrze umęczyć człowieka. Już taki podwójkę to naprawdę później usiądziecie i będą wam się ręce trzęsły. Raz, że z emocji, a dwa, że po prostu naprawdę już bolą. Przy takim pompowaniu tej ryby zaczynają robić się szybko zakwasy w rękach. Ale jest naprawdę przednia zabawa i życzę wam, każdemu z was życzę, żeby złapał taką rybę. Tylko pamiętajcie o tym, że jeśli się szykujecie na taką rybę, to naprawdę musicie mieć sprzęt. I upominam was, bo już widziałem w tym roku i wy już chyba też widzieliście, bo jak rzucę film, to pewno zobaczycie, jak wyglądała sytuacja z rybą, z sumem, no, który wziął na wibrujący ogonek, na wędkę do 18 gram i kołowrotek, który w ogóle praktycznie nie miał hamulca. Oczywiście no, ten hamulec działał, ale tam nie szło tej ryby zatrzymać. No i zaparkował sobie na środku rzeki, po czym go wziąłem, odpom wędkę, ruszyłem go i strzelił dwa razy ogonem. No i poszedł, no ale ten wędkarz po prostu nie miał pojęcia, nie wiedział, co ma zrobić z tym i pytał. Także będę miał jeszcze, mam wyrzuty sumienia, że się urwał, także będę go musiał któregoś dnia zaprosić na sumy, żeby złapał. Tylko powiedziałem, żeby miał lepszy sprzęt, bo to jednak nie jest zabawa z taką rybą. Ta ryba po prostu wyrwie sobie tą kotwicę z pyska, jak nie przejdzie na wylot i gdzieś, to jest bardzo niedobrze. Musi być duża kotwica, żeby się wbiła, i zastrzał musi być naprawdę też spory, bo będzie problem. Nie jesteście w stanie po prostu, jak ta ryba się źle zaczepi, wyciągnąć takiej ryby. Urwie wszystko. Zresztą sam ten odjazd, jak ja złapałem małego szczupaka, on zaciął w tym momencie, zaciął suma i ten sum jechał, szarpał się i wreszcie zaparkował gdzieś w jakiejś dziurze. Natomiast wiem, w której dziurze zaparkował i tam za jakiś czas po niego pójdę. To na bank uciekł do domku swojego i stanął. Nigdzie się nie zaczepił, bo czuć było na kiju, bo ja wziąłem tą wędkę i ona po prostu pracowała, ta ryba. Tylko uderzył dwa razy ogonem i się urwał. Pytanie, czy był podhaczony, czy wziął. Ale z tego, co wiem, to po prostu zaczynały brać wtedy. Zobaczymy się później. Siedzi. Sum. Widzieliście? Piękna ryba.
20 majak, nie więcej. Metr 20. Trafił biedactwo. Myślałem, że większy jesteś. A ty po prostu podpięty.
trafił. Także ja bym na waszym miejscu pomału zbroił sprzęt na suma. Co prawda to miał być szczupak albo duży boleń, a tutaj się trafiła bestia z wąsami. Ale wali to, słuchajcie, dzisiaj równo plażowiczów, a plażowiczów. O Boże. Wiesz tą gumę? Tego Ukraińca. Nagram cię trochę. Powiedz wszystkim, jak ten się chłopczyku nazywasz. Cześć, jestem Piotrek. Niedzielny wędkarz. Próbujący złapać boleń. Łowca tych boleni. Na razie łapią one mnie. Łowca boleni. Biorą? Biorą. Piotrek, a jaką ty rybę byś chciał złapać? Bo klenia już połapałeś. Najbardziej to bym chciał boleń. Takiego z metr, nie? Nie no, w ogóle, aby jakiś był. Duży nie jest, mały. Ale widzisz, jaki łowny wobler? Pięknie, panie Arturze. Marek się gnie. Chyba to mała ryba jest. Podejdź tam, bo przeciągniesz go po tych kamieniach, podejdź, wejdź do wody bliżej, wiesz o co chodzi, bo zaraz ten, będziesz go ciągnął po kamieniach. Sześćdziesiąt, tak. Nawet nie ma 60, to z 5 dych ma. Nawet i tyle nie ma. Ma. Połóż go tu na piach, albo tam na piachu, albo tu go połóż. Weź szczypce i idź wyczep tą rybę. Tu masz szczypce, tu.
pokazujemy woblera, nie? Bo to prototyp. Co? Nie pokazujemy. Możemy tylko powiedzieć, że kotwica BKK'a są. Kotwica łowi. Kotwica łowi. Łap go ręką. Dźwignię musisz zrobić. Jakub grilla przyniósł. No, kiełbaski muszą być. Marynowane. Lecieć po piłę, będziemy go skrobać? Piotrek? Nie pływa, nie grośnie. Piotrek, to który to dzisiaj? Drugi już. Drugi. I klenik. Ryby biorą. Drugi sumek i klenik. Trzy ryby dzisiaj. Stań tak tutaj, to ci. Malutki. Ale wyżej, wyżej, wyżej. Malutki, ale je. Pan wąsaty. Dobra, ale pyknie. Weź sobie tak go wyżej, wyżej go weź. Nie tak bokiem. Będziesz miał usta. Żonie pokażesz, jak się usta robi. Nie tu, przed ten, przed twarz. O. Ten to malutki. Ale jaka tartka ma z przodu. Nie no, to tam to było. Wszystkim, jak ci wędka pękła, jak ci sum wziął. Zobaczcie, jak strzeliła wędka. Ja myślę, że około 3 metrów miała. Co? Śmieję się, że... Nie, musiała mieć wadę po prostu, wiesz. Gdzieś może była uderzona, nie? Ale da się naprawić, to jest najważniejsze. Lecionka do 50 kg. Kołowrotek od stacjonarki. Ale na spinning też, tylko ciężko. Ciężki, nie? Taki do 4500, 5,5 ja mam takiego slamera, ale on naprawdę już też ciężkawy jest, także powinien być taki 4500, tylko mało plecionki wtedy wchodzi. Zobaczymy po całym dniu, czy ręka będzie bolała. Co? Zobaczymy po całym dniu, nie, czy ręka... Ty nie zbijasz cały czas, wypuszczasz, wiesz o co chodzi. No. Możesz trzymać w nurcie, tak? Przewinąć co tam, co jakiś czas o 2 metry i tyle. Najważniejsze, że dużo plecionki, to jest szansa, że po prostu wyholujesz rybę. Jak masz mieć kołowrotek 3000 czy tam 2500, no to lepszy taki, nie? Wiesz, że masz szansę powalczyć po prostu z tą rybą.
Szkoda, że spadł tylko. Przyjdzie jeszcze raz. No przyjdzie. Teraz nie? Wtedy słabiej pracowała, ale tak jak złamana, to lepiej. Jak uderzy, to martw się, żeby ci nie zabrał jej znowu. No szybko do zrobienia. Wklej w środek, wiesz o co chodzi. O, bolenie atakują. Lampa totalna. A ja jak panda wyglądam. Tyle dni na rybach to i tak dobrze, że mnie nie piecze. Najważniejsze, że połapane. Dzisiaj też te srajtki brały dobrze. Szkoda, że spadł. Krętnik ci się zakręcił. Przełożył się. Masz uniwersalny sprzęt do stacjonarki, na dobrą sprawę, na karpie możesz wziąć, bo ma ten wolny bieg. Słucham? No, jak daleko się wyrzuci to... Piotrek, dzisiaj dwa srajtki, ty jednego dużego. Szkoda, że wędka strzeliła i rozgiął kotwicę, no ale co? Następnym razem. To już drugi ci spadł, tak? Pierwszy był na spójni. No. Małe tornado? Ale tam im dało czadu. Już się ten. Ale nieźle ich tam pozamiatało, co? Ciepło, zimne.